piękna zimowa pogoda z mrozem i ze słońcem zostanie z nami do końca nadchodzącego weekendu. Później przyjdzie ocieplenie. Weronika Wigus, dobry wieczór Państwu. Słaby klin wyżowy, który kształtuje pogodę na Pomorzu, ustąpi miejsca niżowi z Nadkarpat. W ślad za wspomnianym niżem nad nasz region sięgnie ponownie wyższy, tym razem z zachodu. Noc na Pomorzu raczej dość pogodna, lokalnie na północy regionu może sypnąć śniegiem. Temperatura spadnie do minus 14 stopni w okolicach Kwidzyna, tam będzie najchłodniej, najcieplej na północy, minus 7 stopni w Słupsku. Wiatr umiarkowany i słaby, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali i wolno rośnie. Jutro pogodny dzień, bez opadów, o poranku prognozujemy jeszcze mgły. Temperatura od minus 3 stopni w Słupsku do minus 5, minus 6 stopni na południu naszego regionu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie rosło. Na Bałtyku w nocy na otwartym morzu wiatr południowo-zachodni o maksymalnej sile do 4 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr południowo-wschodni zmienny o sile do 3 stopni w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego i ciepłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.